dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na drugiej części dzisiejszych uroczystości. Spotykamy się na starym cmentarzu w Kijach, w naszych kijskich Powązkach. Proszę Państwa, 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilkę Kasztelańska Orkiestra odegra hymn państwowy oraz rotę, a w tym momencie poproszę komendanta gminnego OSP, pana Jerzego Woźniaka, do wydania stosownej komendy. Patrz, chodź! Na prawo, patrz! Dziękuję. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię program uroczystości. Już za chwilkę zaproszę tutaj do siebie wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę, w celu wygłoszenia okolicznościowego przemówienia. Potem poproszę księdza proboszcza Leszcza Kowalszyka o modlitwę ewidencji ojczyzny. Następnie nastąpi złożenie wiązanego oraz zniczy przez delegację. I to za chwilkę, proszę Państwa. Serdecznie zapraszam wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę, i oddaję głos. Dzień dobry. Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji. 3 maja szczególnie mocno uświadamiamy sobie olbrzymią wartość, jaką dla narodu ma własne, suwerenne państwo. Wracamy pamięcią do patriotycznych zrywów naszych przodków, którzy pod koniec XVIII wieku podjęli dzieło naprawy Rzeczpospolitej. Pozostawili nam potomnym testament ideowy w postaci Konstytucji z 1791 roku, a zarazem zawarty w działaniach podjętych dla wzmocnienia struktur państwa, jego siły militarnej, gospodarczej i społecznej. Obchodzona dzisiaj rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja nie jest dziełem przypadku. Jest owocem ciężkiej pracy stronnictwa politycznego, które dążyło do odnowy ustroju politycznego i społecznego Rzeczpospolitej, tak aby wzmocnić państwo i umożliwić jego przetrwanie wbrew zakusom mocarstw ościennych. Godziło to wówczas w wiele interesów społecznych, dlatego konstytucja została obalona. Zdrajcy dla własnej wygody, dla własnego interesu sprzymierzyli się z obcymi imperiami przeciw własnemu państwu, przeciw własnemu społeczeństwu. Należy pamiętać, że tamta ustawa rządowa powstawała wśród zażartych sporów. Przeciwnicy konstytucji negowali nie tylko jej zasady, lecz również samą legalność. Zdrajcy powtarzali kłamstwo o jej nieważności. Historia w sposób jednoznaczny oceniła dzieło 3 maja. Oceniła je jako testament pierwszej Rzeczpospolitej, mówiący o zjednoczeniu całego narodu dla budowania dobra wspólnego i braniu odpowiedzialności za własne państwo. My, żyjący współcześnie, powinniśmy znać historię, wyciągać z niej wnioski
i nie powtarzać błędów naszych poprzedników. I nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie trwającej na Ukrainie wojny, gdzie ewidentnie imperialne zakusy jednego człowieka doprowadziły i każdego dnia doprowadzają do śmierci setek, a nawet tysięcy niewinnych osób. Mam tutaj również na myśli nasz kraj i naszą gminę. Tak jak historia oceniła dzieło konstytucji, tak również oceni nasze działania. Oceni to, czy my, żyjący współcześnie, biorący odpowiedzialność za gminę, dążymy do jej wzrostu, czy za naszymi działaniami kryje się coś innego. Historia ma to do siebie, że dopiero po kilku czy kilkunastu latach pokazuje prawdziwe działania. Szanowni Państwo, jesteśmy narodem mądrym i dojrzałym. Jesteśmy słusznie dumni ze swoich osiągnięć. Jesteśmy słusznie dumni z rozwoju naszej gminy. Mam świadomość, że jeszcze wiele zadań przed nami, ale jestem optymistą. Wierzę, że wspólną, sumienną, rzetelną i uczciwą pracą przyczynimy się do wzrostu nie tylko naszej gminy, ale i całej ojczyzny. Moi drodzy, naprawdę jestem bardzo zbudowany waszą dzisiejszą obecnością. Pozwólcie, że tak szybko podziękuję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Druhom strażakom, pocztom sztandarowym, dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich, dziękuję pracownikom oświaty, dziękuję harcerzom, rodzicom, dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich, dziękuję klubowi seniora tutaj obecnemu, dziękuję radnym sołtysom, dziękuję orkiestrze, księdzu proboszczowi za mszę w intencji naszej ojczyzny. Moi drodzy, naprawdę jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Bardzo dziękuję. Poprosimy księdza proboszcza Leszka Kowalczyka o modlitwę w intencji ojczyzny. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Twemu imieniu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa, Pana naszego. Pomódlmy się jeszcze za dusze poległych żołnierzy, którzy są również wypisani na tych tablicach. Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twemu dusze poległych żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie wiary świętej. O Boże, niech ich męczeństwo, poniesione w obronie wiary i ojczyzny, uwolni ich dusza od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Cię o to, przez mękę i śmierć Zbawiciela naszego, przez Jego serce najświętsze, przez zasługi i przyczyny Jego niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronek narodu naszego. Amen. Bóg zapłać za modlitwę. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi. Drodzy Państwo, teraz nastąpi złożenie wiązanek oraz niczy przez poszczególne delegacje. Delegacja samorządu gminy Kije, reprezentowana przez wójta gminy Kije, pana Tomasza Sochę, panią Ewelinę Lasak, przewodniczącą Rady Gminy w Kijach, oraz panią Monikę Pawlikowską, zastępcę przewodniczącą Rady Gminy w Kijach. Zapraszam delegację Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który reprezentuje pan Marek Długosz, pani Paulina Hynek-Krzakowska oraz pani Dorota Serhej.
Zapraszam delegację Gminnego Klubu Seniora, który reprezentuje pan Kazimierz Deraga, pan Jan Kozioł oraz pan Czesław Komoder. Delegację Zespołu Pracowego Światowych w Kijach. Szkołę Podstawową w Kijach reprezentuje dyrektor pan Mariusz Kudasiewicz, pani Małgorzata Gawior oraz pani Jolanta Cios. Zapraszam delegację Szkoły Podstawowej w Kijach Harcerzy, których reprezentuje pani Wiesława Zając, pani Agata Gutasiewicz oraz uczeń Kasper Pak. Zapraszam delegację przedszkola w Kijach, które reprezentuje pani Ewa Kobos, pani Agata Matyjas oraz pani Monika Pawlikowska. Zapraszam delegację Szkoły Filialnej we Włoszczowicach, reprezentowaną przez panią Martę Kukle, pana Ireneusza Janoso oraz pana Grzegorza Woźniczka. Zapraszam delegację Szkoły Filialnej w Gartatowicach, którą reprezentuje pani Regina Boksa oraz pani Małgorzata Maciąg. Zapraszam delegację Gromady Zuchowej przy Szkole Podstawowej w Gartatowicach razem z opiekunem druhną panią Dorotą Pytel. Drodzy Państwo, teraz będą delegacje pań z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Kije i w pierwszej kolejności zakładam przedstawicielki KGW Kije, Kokot oraz Kliszów. Delegacja KGW Czechów, Gartatowice, Gór. Delegacja KGW Gołchów, Umianowice oraz Rębów. Delegacja Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice oraz KGW Wola Żydowska i Żydówek. Bardzo dziękuję wszystkim delegacjom, dziękujemy również Państwu. Drodzy Państwo,
Nim zakończymy nasz pobyt tutaj na naszych kijskich Powązkach i już teraz w tym momencie w imieniu Wójta Gminy Kije zapraszamy Państwa uczestników dzisiejszych uroczystości do Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania na krótki poczęstunek. Poprosimy jeszcze Kasztelańską Orkiestrę Koncertową o krótką wiązankę pieśni patriotycznych.